TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności w Polsce. Trochę z konieczności, ponieważ spółki komandytowe przestały być z początkiem tego roku sensowną alternatywą, a zapowiedzi kolejnych postępów w uszczelnianiu systemu podatkowego, zwłaszcza program Polskiego Ładu i już opublikowane jego założenia, wskazują na dalszy wzrost obciążenia fiskalnego podstawowej formy prowadzenia działalności, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy wybierają jednak spółkę z o.o. często także z uwagi na rosnącą skalę prowadzonej przez nich działalności, wraz z którą znaczenia nabiera właśnie ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Ja nazywam się Wojciech Sztuba. O wadach i zaletach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. porozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Kalinowską, ekspertem podatkowym TPA Poland i specjalistką w tej dziedzinie. Witaj, Małgosiu. Witaj. W ramach podcastu zastanowimy się wspólnie, kiedy korzystniejsze dla wspólnika jest założenie nowej spółki z o.o. lub przekształcenie istniejącego biznesu prowadzonego w formie jednoosobowej działalności właśnie w spółkę z o.o. No więc załóżmy, że prowadzimy działalność gospodarczą teraz, obecnie w formie jednoosobowej działalności i kiedy warto rozważyć zmianę formy prawnej? Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Z uwagi na niskie koszty i minimum formalności przyjęło się, że dla początkującego przedsiębiorcy wystarczająca będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednakże kiedy nasz biznes się rozwinie, warto pomyśleć o przekształceniu działalności w spółkę z o.o. Ale dlaczego akurat w spółkę z o.o.? Bo KSH, czyli Kodeks Spółek Handlowych, oferuje całe mnóstwo form prowadzenia działalności gospodarczej. Owszem. Kiedy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą rozważa przyjęcie dodatkowego wspólnika, wówczas spółka cywilna, jawna czy partnerska mogą być dobrym wyborem. Jednak kiedy myślimy o alternatywie dla działającego samodzielnie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, interesujące możliwości oferuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przede wszystkim dlatego, że istnieje możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie ma przy tym wymogu wprowadzania do działalności innych wspólników, jak to ma miejsce w przypadku spółki jawnej, cywilnej oraz spółki komandytowej. Możliwe jest oczywiście założenie jednoosobowej spółki akcyjnej, lecz zniechęcać może przedsiębiorca wymóg utrzymania kapitału na poziomie 100 tysięcy złotych. Ciekawym pomysłem może być też prosta spółka akcyjna, będąca połączeniem cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Warto jednak wspomnieć, że jest to całkowicie nowa forma prawna. Została ona bowiem wprowadzona do Kodeksu Spółek Handlowych w lipcu bieżącego roku. Często powtarza się, że zaletą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Na czym ono polega? Czy mogłabyś o tym trochę opowiedzieć? Na początek chciałabym rozgraniczyć pojęcie wspólników, udziałowców i zarządu. To jest organu spółki powoływanego przez wspólników. Zwłaszcza, że w zarządzie mogą zasiadać zarówno wspólnik, jak i osoba spoza grona wspólników. To, co chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, to wbrew obiegowej opinii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyłączają całkowicie odpowiedzialności swoich uczestników za niespłacone długi. Owszem, wspólnicy takiej odpowiedzialności nie ponoszą, ale członkowie zarządu już tak. I to pełną, nieograniczoną do wysokości posiadanych udziałów, kapitału zakładowego czy otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia. Członek zarządu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli na przykład złoży we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości. Taki wniosek członek zarządu powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym spółka stała się niewypłacalna. A o niewypłacalności spółki mówimy, gdy utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. To jest, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych będzie przekraczało 3 miesiące. To jest bardzo kluczowa informacja. Rozumieć z tego należy, że przedsiębiorcy prowadzący rodzaj biznesu o określonym, wysokim profilu ryzyka mogą rozważać spółkę z o.o. dlatego, że ona mimo wszystko, mimo tej odpowiedzialności również zarządu, ale jednak taki, spod której może on w określony sposób się uwolnić, daje wspólnikom określone zabezpieczenie majątku prywatnego, dlatego też jest często wybierana. Ale rozważmy też inne aspekty
Bo co jeszcze należy wziąć pod uwagę, rozważając przekształcenie tej najprostszej formy jednoosobowej działalności w kierunku spółki z o.o.? Interesują mnie zwłaszcza kwestie podatkowe. Otóż taką główną różnicą jest to, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca jest podatnikiem, czyli osoba fizyczna. Natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nim spółka, czyli osoba prawna. W konsekwencji to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli CIT-em. I z jakich stawek podatku dochodowego od osób prawnych może korzystać spółka z o.o.? Stawką podstawową będzie 19% stawka CIT, ale możliwe jest również korzystanie ze stawki obniżonej, czyli 9% CIT, przewidzianej dla tzw. małych podatników. Za podmioty uprawnione do stawki preferencyjnej, czyli małych podatników, uważa się osoby prawne, które spełniają łącznie dwa kluczowe warunki. Pierwszy z nich odnosi się do bieżących przychodów operacyjnych, to jest przychodów bez należnego podatku VAT, i te przychody powinny być mniejsze niż 2 miliony euro przeliczone na polskie złoto. Natomiast drugi z warunków odnosi się do przychodów ze sprzedaży, to jest przychodów, które obejmują również VAT należny. I te przychody musimy odnieść do roku poprzedniego, i przychody te powinny być mniejsze niż 2 miliony euro, przeliczone właśnie na polskie złoto. I taka możliwość korzystania z 9% stawki CIT-u jest właśnie uzależniona od spełnienia warunków dotyczących dwóch następujących po sobie lat, czyli właśnie roku bieżącego oraz tego roku poprzedniego. Dla każdego z tych lat limity te liczone są względem różnych wartości przychodów. Właśnie warto zauważyć, że na wartość jednego z nich znacząco wpływa kwota VAT należnego. Jednakże mimo spełnienia obu tych warunków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie mogła korzystać z preferencyjnego opodatkowania CIT w roku restrukturyzacji, czyli przekształcenia, oraz w roku następnym, bowiem ustawa o CIT przewiduje stosowne ograniczenia dla spółek kapitałowych utworzonych właśnie w wyniku przekształcenia, jak również w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na poczet kapitału spółki. Tak zwany aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie nowo założona, będzie mogła już skorzystać z preferencyjnej 9% stawki CIT. To do tego przekształcenia jeszcze wrócimy. Natomiast przy spółkach z o.o. często mowa jest o podwójnym opodatkowaniu w porównaniu z jednostopniowym opodatkowaniem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Czyli CIT to nie jest jedyny podatek, jaki płaci spółka z o.o.? Nie, to nie jest jedyny podatek, którego podatnikiem jest spółka. Przy czym zakres opodatkowania zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę. Najczęściej jednak spółka będzie podatnikiem VAT, o ile nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego albo zwolnienia przedmiotowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, który zapłaci w określonych sytuacjach, na przykład gdy podpisywana będzie umowa spółki i tym samym podwyższony zostanie jej kapitał zakładowy. Należy jednak pamiętać, że spółka jest również płatnikiem PIT oraz składek ZUS od wszelkich wynagrodzeń, jakie wypłaca osobom fizycznym. W szczególnych typach działalności pojawią się także inne rodzaje podatków, przykładowo akcyza, ale nie powinny się one różnić w żaden sposób od opodatkowania tej samej działalności prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli zaś chodzi o podwójne opodatkowanie, to mamy tutaj na myśli wypłatę dywidendy wspólnikom. Warto przypomnieć, że dywidenda wypłacana jest z zysku netto spółki, czyli zysku już po opodatkowaniu CIT. Od takiej dywidendy pobierany jest 19% podatek, który spółka jako płatnik wpłaci do Urzędu Skarbowego. No właśnie, czyli to podwójne opodatkowanie, jeden stopień na poziomie CIT-u w spółce i podatek od dywidendy przy dystrybucji zysku do wspólnika, to jest ta zasadnicza różnica między tą formą prowadzenia działalności a jednoosobową działalnością gospodarczą. Pozostałe podatki, tak jak VAT, PCC, PIT w przypadku zatrudnienia pracowników czy ZUS, to są obciążenia porównywalne i obecne w obu tych formach. Ale czy są jeszcze jakieś inne podatkowe różnice między tymi dwiema formami? Tak. Przede wszystkim osoby generujące dochody powyżej 1 miliona złotych, które zdecydują się na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą w ten sposób uniknąć daniny solidarnościowej. Wypłata dywidendy nie jest bowiem tytułem do zapłaty tego podatku. Danina solidarnościowa jest to natomiast 4% podatek, który dotyczy osób fizycznych i pobierany jest od nadwyżki dochodów, które osiągane są m.in. z pozarolniczej działalności gospodarczej, także z umowy o pracę czy też umów cywilnoprawnych. Danina solidarnościowa obejmuje dochody powyżej 1 miliona złotych rocznie.
Danina solidarnościowa to też de facto podatek, który się tak nie nazywa i który też przypomina nieco nowy rodzaj podatku, o którym mowa w Polskim Ładzie, czyli składce zdrowotnej ZUS nowego typu. I o to też chciałem zapytać teraz, czy bo sporo osób uważa, że spółka z o.o. pozwala uniknąć obowiązku płacenia składek na ZUS, w tym składek zdrowotnych, czyli składki zdrowotnej na Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy tak jest rzeczywiście? O ile mówimy o wieloosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to znaczy ma ona przynajmniej dwóch współpracowników, jeśli nie są oni powiązani ze spółką umową o pracę, to faktycznie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Podobnie będzie w przypadku członków zarządu pełniących swoją funkcję z tytułu powołania, która też nie jest obecnie tytułem do ubezpieczenia. Natomiast w przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZUS przewidział możliwość jego składkowania. I taki jedyny wspólnik podlega ubezpieczeniom społecznym. I to na takiej samej zasadzie, jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. No ale mamy właśnie jeszcze Polski Ład. Zakładając, że ustawa podatkowa stanowiąca jego główną część wejdzie w życie w kształcie odpowiadającym projektowi niedawno opublikowanemu, jak to wpłynie na efektywne obciążenie spółek z o.o. w porównaniu z działalnością podstawową? Efektywne obciążenie jednoosobowej działalności gospodarczej z pewnością wzrośnie, bowiem wprowadzony zostanie obowiązek oskładkowania przedsiębiorców 9% składką zdrowotną, która nie będzie już podlegała odliczeniu od podatku. W konsekwencji skumulowana stopa opodatkowania przedsiębiorców zwiększy się z poziomu 19% do 28%. W przypadku spółek ich efektywne obciążenie będzie zależne od sposobu prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż tak jak wspominałam wcześniej, w spółce jednoosobowej na jedynym wspólniku ciąży obowiązek uiszczania składek ZUS oraz zdrowotnej, analogicznie do działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku spółki wieloosobowej wypłata dywidendy nie podlega ubezpieczeniu. Jeśli zatem zdecydujemy się na prowadzenie biznesu w formie spółki i spełnimy warunki uprawniające nas do korzystania z 9% stawki CIT, to skumulowana stopa opodatkowania uwzględniająca zdrowotny ZUS z Polskiego Ładu wyniesie w przypadku spółki jednoosobowej około 35%, zaś w przypadku spółki wieloosobowej około 26%. Stąd wniosek, że dla osób chcących rozwijać swoją działalność i rozważających wprowadzenie do spółki wspólników, korzystnym będzie rozważenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak podkreślić, że jest to opłacalne tylko wtedy, gdy nie przewidujemy osiągania przychodów wyższych niż 2 miliony euro rocznie, bowiem po przekroczeniu tego limitu spółka będzie zobowiązana do zapłaty CIT w wysokości 19%. Czyli podsumujmy. Mamy przedsiębiorcę, który może doprosić wspólnika do swojej firmy, utworzyć ją od zera i wtedy nabywa od razu prawo do niższego 9% CIT-u. I jeżeli nie przekracza 2 milionów obrotu euro rocznie, to spółka z o.o. w takim wypadku staje się korzystniejszą formą prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza i to już od samego początku, a można powiedzieć zwłaszcza od samego początku, bo właśnie od pierwszego roku nabywamy prawo do 9% stawki. Pozostaje jeszcze wziąć pod uwagę wyższe koszty administracyjne związane ze spółką z o.o., czyli związane z raportowaniem do KRS-u, z droższymi usługami księgowymi wynikającymi z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, czy wsparciem notarialnym, prawnym i tak dalej. Czy coś jeszcze należy wziąć pod uwagę? To zasadniczo są wszystkie kluczowe elementy. Choć warto też pamiętać o innej ważnej zalecie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o jakiej mówiliśmy wcześniej. To jest o bezpieczeństwie majątku prywatnego przedsiębiorcy, które wynika z ograniczenia jego odpowiedzialności. To też przemawia za wyborem tej formy prawnej, zwłaszcza w rodzajach działalności, które są obciążone wyższym ryzykiem handlowym czy biznesowym. Dokładnie tak. Pozostaje w takim razie obserwować zmiany i kolejne projekty ustaw wprowadzających zwłaszcza Polski Ład, bo te założenia, które teraz omówiliśmy, niekoniecznie są ostateczne. Bardzo możliwe, że pojawią się jeszcze zmiany, na które zresztą większość przedsiębiorców ma duże nadzieje i nieco złagodzą ten kierunek, zwłaszcza dotyczący
obowiązku składkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednoosobowych wspólników spółek z o.o. No i cóż, czekajmy na ostateczne projekty tych ustaw i liczmy na to, że będą nieco łagodniejsze dla przedsiębiorców. Małgosiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję również Państwu za wysłuchanie kolejnego podcastu TPA Observer. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.